Kotwica druga, ważna dla zrównoważonego rozwoju, to jest kotwica równowagi demograficznej. Z jednej strony powinniśmy nastawić się na politykę srebrnej gospodarki, co oznacza, że trzeba poważnie zacząć dyskusję o przesuwaniu wieku emerytalnego, że trzeba poważnie dyskutować o nowych formach, także źródłach finansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, szczególnie w wysokim wieku, i że trzeba oczywiście rozmawiać o możliwościach konsumenckich osób, które są już na emeryturze. W Polsce wiek emerytalny dla kobiet ustawowy wynosi 60 lat, dla mężczyzn 65. Miejmy nadzieję, że zainicjujemy dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a także, że będziemy poważnie rozmawiali o przesunięciu wieku do 67 lat pod koniec lat 20. Różne kraje takie rozwiązania wprowadziły. Dania niedawno zapowiedziała, że będzie przechodziła do wieku 67 lat w latach 2024-2027. Szwedzi zaczynają dyskusję o 69 latach jako wieku przechodzenia na emeryturę. O ile, przez ileś lat w różnych debatach była taka z punktu widzenia państw, z punktu widzenia pracodawców radykalna obrona tego, żeby nadmiernie nie rosły płace, żeby nadmiernie nie rosła płaca minimalna, uważam, że dzisiaj, patrząc na te różne niespójności, trzeba na to spojrzeć inaczej. I trzeba być może zacząć dyskusję o tym, jak zadbać o to, aby płaca minimalna nie kreowała dodatkowych sytuacji związanych z grupami o bardzo niskich dochodach i żyjących na granicy ubóstwa, mimo tego, że osoby pracują w rolę. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Mówimy o zrównoważonym wzroście w okresie pokryzysowym. Do Polski prawdopodobnie jeszcze nie dotarł, ale dobrze, żebyśmy się tego nauczyli, co się było. Ale chcę powiedzieć, że jesteście w kraju, gdzie nie funkcjonuje europejska karta praw podstawowych, gdzie nie ma w pełni ratyfikowanej europejskiej karty społecznej zrewidowanej, gdzie nie są zabezpieczenia społecznego ratyfikowane konwencje MOP-u i Szczególnie o 102, gdzie mamy najwyższy wskaźnik rozwarstwienia dochodowego. Kadra wyższego szczebla zarabia 9,2 razy więcej niż kadra średniego szczebla, gdzie płaca minimalna netto to jest 250 euro, średnia to jest 560 euro, a zasiłek rodziny na dziecko, mówimy o demografii, to jest od 10 do 15 euro oczywiście miesięcznie. Gdzie 85% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a jeśli ten zasiłek ma przez okres około 6 miesięcy, to wynosi on niewiele ponad 100 euro. Ale szanowni Państwo, mowa do góry, jesteśmy zieloną wyspą. Chociaż część ekonomistów uważa, że dobijamy już do brzegu. Inwestujemy w energię odnawialną. Inwestujemy w gaz łupkowy. Kształcimy pracowników, by mogli pracować na wzrost PKB, o którym w pierwszej części mówione w Europie, bo ponad 2 miliony Polaków przygotowanych do pracy, wykształconych na koszt polskiego podatnika wyjechało pracować do innych krajów. Ale oczywiście powstają pytania, dlaczego tak się dzieje. W związkach zawodowych mówimy wprost. Jest potrzeba inwestowania w gospodarkę. Jest potrzeba inwestowania w nowe miejsca pracy. To nie instrumenty finansowe dadzą wzrost PKB, o którym się Państwo wcześniej mówili. Tylko praca. A tej pracy brakuje. Oczywiście niejednokrotnie dyskutujemy z panem ministrem Boni. Przy okazji wiecie, że mamy dobrze przygotowanego, konkretnego partnera do dyskusji. Mówimy o tym, oczywiście możemy zwiększyć wiek emerytalny.
Tylko jeśli praca jest towarem, a jest, to jeśli towaru na rynku będzie więcej, to on musi stawić. W związku z tym, po pierwsze, miejsca pracy, ulgi dla przedsiębiorców, inwestujących, inwestycje. Oczywiście tam, gdzie są miejsca pracy. Pomoc spółdzielczości szeroko rozumianej. Ludzie stworzą miejsca pracy, zapewnię sobie w ramach spółdzielczości, jeśli będzie ta pomoc. Oczywiście mówię to w wymiarze też europejskim. Powinniśmy rozmawiać o pracy i o tworzeniu nowych miejsc pracy, ponieważ ona stanowi ten, podstawę kształtowania życia rodzinnego. Brak pracy to są pewne komplikacje polityczne. Brak pracy to jest przerzucanie kosztów społecznych na pomoc społeczną, czyli na barierę wszystkich podatników. I w tym zakresie powinniśmy pracować. Natomiast w Polsce mamy także bardzo dużą grupę ludzi biednych pracujących. Chociaż nie chwalimy się tym na zewnątrz, bo niczym. Dlatego wystąpiliśmy z propozycją na forum Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, by rozważyć wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej. Bo właśnie z tego bierze się dumping socjalny i dumping ekonomiczny. Przedsiębiorcy potrafią, korzystają z prawa przyznanego, przerzucać funkcjonowanie swoich przedsiębiorstw z jednego kraju do drugiego, tam gdzie są niższe koszty. Przykro, Polska konkuruje póki co tą niską płacą, o której wcześniej mówiłem. Jest potrzeba tej europejskiej płacy, by wyrównać te warunki socjalne, społeczne. I szanowni Państwo, nie chciałbym mówić o tym, co się pojawia w dyskusji, że musimy wydać pieniądze na ekologię. Ja bym chciał powiedzieć, że nie musimy wydać. My musimy zainwestować. Co znaczy wydać? Są pieniądze i trzeba wydać. Myślę, że tutaj jest, czasami pojawia się taki błąd w promowaniu, albo na przykład z lat poprzednich. W związku z tym, szanowni Państwo, wiem, że czas się kończy, ale chciałbym nawoływać do dialogu, bo siłowo niczego w Europie, w kraju, w Polsce nie rozwiążemy, do zmniejszenia rozwarstwienia dochodowego, do tworzenia budżetów, do realizacji celów, które określimy. Budżetu także europejskiego, także polskiego. Tutaj mamy dużo do zrobienia.